To jest kobieca strona podcastu, gdzie wraz z ekspertkami Uniwersytetu WSB Merito rozpatrujemy tematy dotyczące kobiet w wielu kontekstach, poruszając zagadnienia na gruncie prawa, teorii oraz praktyki i naszego własnego postrzegania. Ja, Nacieśla Kospalska, zapraszam. W tym odcinku porozmawiamy o feminitywach, a moją rozmówczynią będzie dr Karolina Gołębiowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa, obecnie metodyk i e learningu w Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu oraz wykładowczyni na kierunkach pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Pani Karolina, ja nie mogę zacząć inaczej. Ja muszę o to zapytać, skoro będziemy rozmawiały dzisiaj o feminitywach. Czy ten sposób, który ja Panią przedstawiłam, czyli doktor... Karolina Gołębiowska jest odpowiedni czy jest forma żeńska którą w tej sytuacji powinnam zastosować Oczywiście taka forma jest, ale czy pani powinna ją zastosować może pani ją zastosować, niekoniecznie. Na pewno ja bym się nie obraziła, gdyby pani powiedziała doktorka, ale nie mam też w sobie takiego poczucia, że muszę na każdym kroku ubiegać się o to, aby ktoś mówił o mnie, właśnie doktorka. Więc ja faktycznie nie mam z tym problemu, ale to jest dosyć ciekawy temat, bo powiedzmy, mam wrażenie, że też użytkownicy języka Oczekują, powiedzmy, od językoznawców, od słowników, tak mówiąc kolokwialnie, takich prostych przepisów, tak? że powinno się mówić tak, a tak, a to jest błąd. No, właśnie językoznawstwo takie nie jest. Nawet powiedzmy, ostatnie stanowisko, właśnie Rady Języka Polskiego w tej sprawie, ostatnie to jest z 2019 roku, pokazuje, że to jest bardzo kwestia indywidualna, że faktycznie mamy takie obie formy językowe, ale tak naprawdę to, czy zastosujemy doktor czy doktorka, powinno zależeć od naszych indywidualnych wyborów. Ale gdyby na przykład pani wiedziała, że ja przedstawiam się wszędzie jako doktorka i bardzo mi na tym zależy, to też byłoby fajnie, gdyby ta druga osoba to respektowała. Naszym dzisiejszym tematem są feminatywy. Zastanawiam się, czy można coś jeszcze o nich powiedzieć, bo to jest temat gorący od lat. Co nowego w 2024 można na ten temat powiedzieć? No właśnie, co nowego, wydawałoby się, że już nic, bo tak jak mówiłam, te oficjalne stanowisko mamy i Rada Języka Polskiego jasno określa, że jest pewna potrzeba takiej symetrii leksykalnej, a wręcz zachęca do używania tych form żeńskich i form męskich w sposób taki. Równoległy powiedzmy. Ale faktycznie Rada też podkreśla, że symetryczność tych konstrukcji polacy i polski nie zawsze jest konieczna, bo jednak w języku stosuje się też formy męskie, które w tych yy, odpowiednich kontekstach dyskursu mogą odnosić się do obu płci. A więc, tak podsumowując, ona nie neguje tych użyć, yy, które są już zakotwiczone właśnie w naszej współczesnej polszczyźnie, ale jednak mocno podkreśla, że ten wybór jest uwarunkowany i potrzebami, i preferencjami użytkowników języka. Ale to też jest ciekawe, bo jeszcze w 2012 roku ta sama rada uznawała, że takie niegramatyczne konstrukcje, jak na przykład ta inżynier, są już absolutnie dobrym rozwiązaniem, które zaspokaja taką potrzebę sygnalizowania informacji o płci żeńskiej. A więc to też właśnie bardzo fajnie pokazuje, że na przestrzeni tak naprawdę kilku lat to oficjalne stanowisko się. E, zmieniło. I tak jak Pani tutaj mówiła, też mam wrażenie, że ten temat jest wałkowany i paradoksalnie już nic nowego. Nie można powiedzieć, bo badania pokazują te, cały czas, że ta ten, ten, tendencja w języku jest i wydaje się już, że nic jej nie zatrzyma. I e, tendencja, o której mówię, polega na tym, że te formy językowe są coraz bardziej akceptowane e, społecznie. Coraz więcej osób deklaruje, że używa ich e, zawsze, e, chociaż to też jest mocno uzależnione już. Od konkretnej nazwy, od nazwy konkretnego stanowiska, czy na przykład od tego, czy to jest język potoczny, czy to są na przykład jakieś urzędowe papiery i tak dalej, też mocno na przykład widać taką różnicę, jeżeli chodzi o płeć. A więc najczęściej tę taką deklaratywność i chęć wyrażania, używania tych jednostek językowych deklarują właśnie młode kobiety i ogólnie pokolenie 20-30. Lat. A to starsze pokolenie, gdzie jest problem? W czym leży problem? W tym, że my zawsze mówiliśmy o tym, że jest pani inżynier, pani kierowca, em, mm -hmm. pani profesor, że jakby to są, to są te formy, które po prostu mieliśmy od dziecka, gdzieś tam były koło nas, tak, otaczały nas, więc jesteśmy do nich przyzwyczajeni, i formy żeńskie brzmią dla nas inac e, dziwnie, nietypowo. Ja mm -hmm. przyznam, że. Ja pracowałam ponad 20 lat w radiu, i zawsze mieliśmy gości w radiu, rozmówców, tak? Czyli tak, tak? to byli goście, i zawsze, nawet wtedy, kiedy przychodziła kobieta, to był gość, tak? Moim gościem dzisiaj jest ktoś tam. Więc dla mnie do dzisiaj gościni brzmi dziwnie. Mhm, I do rozumiem. dzisiaj, jeżeli mogę, to używam innego sformułowania, tak żeby nie mówić ani gościa, ani gościni, bo dla mnie gościni e, nie brzmi, tak? Więc mhm. właśnie pytanie, czy te starsze pokolenia to jest kwestia tego, że my osłuchaliśmy się z tą męską formą i ona jest dla nas bardziej oczywista? Dokładnie jest tak, jak pani mówi, a więc myślę przede wszystkim, że to jest kwestia naszego przyzwyczajenia, osłuchania się. I to jest absolutnie normalne, bo jeżeli jakieś słowo pojawia się po raz pierwszy, drugi, dziesiąty, to ono, dla nas brzmi po prostu dziwnie. Podejrzewam, że już za, za kilka, kilkanaście lat powiedzmy, że niektóre formy nie będą wywołały aż takiego poruszenia bo tutaj my faktycznie mówiliśmy o oficjalnych stanowiskach rady, nie wiem, o, o jakichś badaniach, a dokładnie jest tak, jak pani mówiła, a więc jeżeli powiedzmy ktoś w poście, na, w mediach społecznościowych użyje słowa gościni, to tam prawie zawsze część komentarzy właśnie dotyczy tego, że e, co to ma być, to jest lewacka nowomowa i tak dalej, i tak dalej, a mm. proszę też zauważyć, że temat jakby w ogóle nie dotyczył y, 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 feminatywów, w ogóle... Nie, nie dotyczył tego zagadnienia, dotyczył absolutnie innego tematu. I jakby nikt, nikt nie oczekuje od nas tego, żebyśmy my używali ich. I tutaj akurat pani się wykazuje też taką dużą wrażliwością, jakby jest w stanie przed sobą powiedzieć, ok, dla mnie to jest dziwne, ale na przykład wiem, że dla kogoś jest to ważne, więc szukam innego sformułowania, tak? A więc jestem, właśnie wykazuje się taką postawą empatyczną, tak? A właśnie niektórzy mówią nie i, i koniec, tak? I tyle, po prostu. Mam znajomą, która pracuje w takim zawodzie, który od dawna jest uważany za męski i ona tam jest Audytorką. I kiedy mhm. rozmawiałyśmy właśnie o tej jej pracy, to pytam, czy w treściach, na przykład na stronie internetowej, czy w takich oficjalnych notkach biograficznych, które udostępnia, na przykład organizatorom konferencji, w których mhm. bierze udział, czy pisze o sobie audytorka, czy audytor? I ona przyznała, że pisze audytor, dlatego że to środowisko jest jeszcze tak bardzo męskie, że jeżeli będzie pisała o sobie, mówiła o sobie audytorka, to, be, to nie będzie traktowana zbyt poważnie. Mm -hmm, tak, to też jest właśnie częsta obawa kobiet, a szczególnie na tych wyższych stanowiskach, które tak naprawdę od lat były zarezerwowane dla mężczyzn, prawda, to się zmienia i pewnie jeszcze dużo wody musi upłynąć, aby ta zmiana też była tak odzwierciedlona systemowo w języku. I to samo dotyczy, powiedzmy, stanowisk uczelnianych, tak, szczególnie tych, które są bardzo takie prestiżowe, wysokie, właśnie typu dziekana, albo dziekanka, tak, rektor, rektorka, adiunktka i tak dalej. To faktycznie też badania pokazują, że tam, gdzie mówimy o takich wysokich stanowiskach, chęć stosowania tych żeńskich form jest coraz mniejsza, tak? Nikt powiedzmy, do nauczycielki jesteśmy bardzo przyzwyczajeni, ale już nauczycielka akademicka różnie, prawda? Niektórzy to akceptują, niektórzy, niektórzy nie. I mogłoby się wydawać, że to środowisko też takie akademickie. Ze względu też na taką otwartość, pewny poziom wykształcenia jest na te formy językowe bardziej otwarte, ale przy użyciu, jeżeli chodzi o użycie, to faktycznie bywa z tym bardzo różnie. Na przykład, jedne z badań przeprowadziła właśnie Ewa Łojkowska, która swojego czasu była przewodniczącą jury programu For Women in Science, i faktycznie ona zauważa, że istnieje taka już duża akceptacja społeczna feminatywów, szczególnie w tym środowisku uczelni wyższych, tam właśnie gdzie mamy też pokolenie tych młodych ludzi, a wręcz dla tych młodych ludzi jest to taki sygnał, że mamy do czynienia z takim inkluzywnym środowiskiem pracy. Nawet wydaje się, że dla pokolenia współczesnych licealistek i licealistów te formy mogą stać się już taką normą, a mianowicie ich brak może się wydawać dziwny, jeżeli powiedzmy w jakimś formularzu ktoś będzie zwracał się tylko do mężczyzny. A więc mi się wydaje, że to naprawdę bardzo się zmienia, ale tak jak tutaj pani zauważa, ten opór jest widoczny w społeczeństwie i myślę też, że to dlatego ten temat jest też taki, taki lotny, bo on burzy nasze przyzwyczajenia, a jednak praca ze zmianą też wymaga czasu i, i takiej refleksji i uważności. Ale też pewnie zmiany w postrzeganiu samych siebie i nas w swoich stanowiskach, mówimy cały czas o, o tym środowisku uczelni wyższych, ze strony tych najbardziej zainteresowanych, czyli jako wykładowczyni mówię o sobie właśnie, że jestem wykładowczynią, a nie wykładowcą. Jeżeli jestem profesorką, to jestem profesorką, a nie profesorem i mam wrażenie takie, nie wiem czy się Pani ze mną zgodzi, że im częściej my sami, same będziemy używały tych form żeńskich, tym Bardziej będą one oczywiste także dla kolejnych pokoleń, bo to na pewno jest zmiana, tak jak pani podkreśla, która będzie się działa na przestrzeni jeszcze kolejnych lat. W ciągu roku tego nie załatwimy na pewno. Oj, z pewnością, nie? Faktycznie, no bo wciąż to jest jakieś takie nowo. Ale to, co pani mówi, jest myślę, że bardzo ważne i też takim ciekawym przykładem otwartości na feminatywy, jeżeli chodzi o środowisko uczelni wyższych, są dwie uczelnie, a mianowicie Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Szczecińska Akademia Sztuki, bo są to te uczelnie, w które jakby w swoich oficjalnych statutach dopuściły stosowanie określeń w tej oficjalnej komunikacji i tam mamy właśnie takie sformułowania jak rektorka, prolektorka, dyrektorka szkoły doktorskiej, czy kierowniczka katedry. I ja powiem szczerze, że przed naszą rozmową specjalnie sobie sprawdziłam. Ta zmiana była tam dwa czy trzy, trzy lata temu i faktycznie na tej Szczecińskiej Akademii Sztuki, jak tam wejdziemy w zakładkę, gdzie mamy kadry i mamy. Właśnie dziekanów, dziekanki, to przy niektórych kobietach widnieje podpis dziekan, tam ktoś, a przy niektórych dziekana. Więc ja podejrzewam, że te kobiety po prostu zostały zapytane o to, jak chcą tutaj na tej stronie być podpisane w tym oficjalnym miejscu. Więc to są takie przykłady, gdzie to faktycznie przechodzi już do takiej przestrzeni publicznej, nie? Na pewno ten okres przejściowy jest tutaj e, mocno e, zauważalny, chociaż też te badania, o których ja e, też e, tutaj e, wspominałam, one też trzeba przyznać, że mają pewne takie ograniczenia, bo one w zasadzie e, zawsze opierają się. Na tym, co respondenci deklarują, tak? a więc jest to ten taki poziom deklaratywny, a myślę, że takich pewniejszych danych, by dostarczyła taka obserwacja realnych użyć. I choć takie badania no, są możliwe, tak, bo możemy komuś zamontować e, jakiś tam sprzęt, który będzie nagrywał przez X czasu e, jego głos i tutaj badał, no to jednak jest dużo trudniejsze do re realizacji niż powiedzmy przeprowadzenie jakiejś ankiety. A przecież. E, to też nie do końca odzwierciedla stan faktyczny, tak? Ja też mogę deklarować, że stosuję często, ale my mamy takie naleciałości, jakby nie podporządkowuję swojego życia temu, że ja w każdej minucie swojego życia myślę o, tej, o tym, jakiej formy użyć, tak? Bo życie po prostu się toczy. I faktycznie, jeżeli na przykład coś piszę, mam chwilę na namysłu, to pomyślę o tym. Języku, ale w takiej szybkiej, jakiejś potocznej komunikacji, to nie wiem, ile razy powiedziałam doktor, a ile razy powiedziałam doktorka. A jak wygląda sytuacja w ogóle, gdybyśmy się skupiły na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu? Mamy doktorki, mamy profesorki. Znowu powiem, że to tak trudno. Jednoznacznie odpowiedzieć, ale przede wszystkim na pewno trzeba zauważyć, że te zmiany zaszły, że te zmiany zachodzą. I myślę, że możemy je rozpatrywać z takich dwóch poziomów. Pierwszy moglibyśmy powiedzieć, że jest to taki poziom instytucjonalny, oficjalny, a drugi to jest, nazwałabym taki poziom działań, Oddolnych. No i jeżeli chodzi o tę drogę oficjalną, to w zeszłym roku tutaj na naszym uniwersytecie powstał taki no, międzyuczelniany zespół do spraw Gender Equality Plan i on przeprowadził badania ankietowe wśród naszej całej społeczności i na podstawie otrzymanych wyników na lata 2023-2026. Został opracowany właśnie już plan równości płci. Dla naszego uniwersytetu została zatwierdzona polityka równościowa i procedura przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i dyskryminacji. I już niebawem z tego zakresu ruszą szkolenia prowadzone właśnie przez naszą wykładowczynię, panią Magdalenę Zubiel. I tutaj może też warto nadmienić, bo to nie jest jakieś takie nowum, takie polityki już powstały w wielu uczelniach wyższych. No i też nie bez znaczenia jest to, że w programie unijnym Horyzont EU Europa od roku 2022 finansowanie projektów mogą właśnie otrzymywać wyłącznie te instytucje, w których taki plan równości płci się wdraża. I tutaj oczywiście chciałam zaznaczyć, że te formy językowe, one są tylko wycinkiem tej polityki równościowej, tak? Bo to jest jakby bardzo wielowymiarowe zagadnienie, ale możemy tam na przykład dowiedzieć się, że ma powstać taki poradnik o języku inkluzywnym w formie e-booka dla naszej społeczności. A także postanowiono wprowadzić albo przywrócić terminy brakujące w obecnym użyciu, właśnie zwłaszcza w kontekście zawodów. No ale to jest taka powiedzmy droga oficjalna, tak? Ja myślę też, że bardzo ciekawe są te zmiany, które zachodzą właśnie tak oddolnie, i myślę też, że to one sumarycznie mogą jakby realnie wpłynąć na postrzeganie tych form językowych. Na przykład obserwuję, że kobiety czasami same sobie zmieniają służbową stopkę i na przykład spotykam się już z określeniami typu specjalistka, wykładowczyni, adiunktka, choć oczywiście te terminy w takim obiegu, nie wiem, kadrowym, urzędowym nie występują, tak? To kobiety zmieniają, bo po prostu tak chcą. Może to nie jest u nas właśnie jeszcze takie systemowe, bo to też zależy od uczelni, na przykład, w AGH na stronie wybranych jednostek możemy przeczytać, że tak powiem, od góry do dołu wszędzie żeńskie formy, tam gdzie faktycznie dane stanowisko obejmuje kobieta, mamy tam team liderkę, dyrektorkę, a nawet zastępczyni dyrektorki więc to z tym u nas jakby to nie jest aż tak jeszcze popularne. A jeżeli chodzi o jakieś takie inne działania oddolne, które też w ostatnim czasie mogliśmy zaobserwować, to na przykład pojawienie się w komunikacji od władz uczelni zwrotów typu Drogie osoby studiujące, studenci, studentki, także w ostatnim czasie, w ostatnim materiale na media społecznościowe naszego dziekana z Bydgoszczy i menadżera jednego z kierunku, doktora Piotra Sienki, widać taką troskę o język inkluzywności. Poza tym niedawno podczas meritum finansów w Bydgoszczy gościł u nas także Maciej Makselon, taki populatyzator, Używania feminatywów. I on właśnie wygłosił referat, ile kosztują osobatywy. Także no, ja wierzę w to, że suma takich mikrodziałań powoduje jednak te zmiany w postrzeganiu form językowych. Mówi pani o tych zmianach, które są wprowadzane albo odgórnie, albo oddolnie, hmm. ale czy są jeszcze jakieś obszary w środowisku akademickim, na które warto byłoby dokładniej spojrzeć, którymi warto byłoby się jeszcze zaopiekować? Myślę, że taką przestrzenią może być akcentowanie tego tematu na m.in. na studiach pedagogicznych, szczególnie na tej pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, z bardzo prostego względu, tak? bo to są te osoby, które będą uczyć nasze dzieci w kluczowym okresie nabywania kompetencji językowych. I powiedzmy, że jeżeli osoby te będą powszechnie używać zwrotów uczniowie, uczennice, albo powiedzą, dziś odwiedzi nas pani dyrektorka albo też w regulaminie na przykład szkolnego konkursu, ta osoba zadba o to, aby ta mowa nie była tylko o aby mowa nie była tylko o uczestnikach, ale i o uczestniczkach, to uważam, że to może być, też może mieć niesamowity wpływ na to, jak za kilka, kilkanaście lat ci młodzi ludzie będą właśnie odbierali. Normy. Mówi Pani o tym, w jaki sposób wykładowcy czy wykładowczynie na studiach pedagogicznych mogą mieć wpływ na nauczycieli, którzy później kształcą nasze dzieci. A jak wygląda kwestia równości płci w podstawach programowych czy podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej? Teraz też jesteśmy w trakcie zmiany, więc być może w przyszłości tych zmian będzie jeszcze więcej, zobaczymy. Natomiast jak, jak to wygląda w tej chwili? Jeżeli chodzi o podstawę programową w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, to e, faktycznie te kwestie dotyczące Płci czy w ogóle edukacji równościowej praktycznie nie występują. Tam jedynie wśród celów ogólnych przy edukacji społecznej można dostrzec jakiś tam zapis, który dotyczy płci, a mianowicie jest tam zapis o umiejętności obdarzania szacunkiem koleżanek, kolegów, osób dorosłych i starszych i okazywania go za pomocą prostych form wyrazu. Ale nimi jednak no, my wszyscy myślę, że widzimy i czujemy, że też ta edukacja wczesnoszkolna się mocno zmieniła. Tak? Bo ja jednak też jestem jeszcze z tego e, pokolenia, gdzie w podręczniku mama tylko pracowała, tata tylko wracał z pracy i nikt z tym nie dyskutował. Tak? E, jednak e, dziś większość podręczników wygląda nieco inaczej. Też w 2021 roku taką obszarową e, Szczerną publikację na temat wizerunku kobiecości, męskości w podręcznikach edukacji wczesnoszkolnej opublikował Maciej Sokołowski z GIT. I, no, tak, uproszczając, można powiedzieć, że współczesne podręczniki bardzo się różnią pod kątem tego inkluzywnego języka więc to mocno już zależy od wydawnictwa. Także współautorki raportu Gender w podręcznikach zwracają uwagę że na przykład nasz elementarz zaproponował zdecydowanie bardziej równościowy język niż, niż autorzy czy autorki innych podręczników, tak? Czyli powiedzmy, że tam częściej kobiety albo przynajmniej w podobnym stopniu są na przykład bohaterkami pierwszoplanowymi albo przy poleceniach nie ma tylko, form męskich i tak dalej. Jeżeli też chodzi o reprezentację zawodów w tym podręczniku, to on również już jest taki wolny od tego stereotypowego wzorca, który łączy płeć z określonymi zawodami, a więc ta reprezentacja zawodów jest taka bardziej równolodna, ale właśnie nie w każdym podręczniku to występuje, są też takie podręczniki jeszcze, tak już może nie będę podawała tytułów, ale gdyby kogoś interesowało to myślę, że znajdzie sobie te informacje, że to właśnie głównie chłopcy zastanawiają się nad jakimiś problemami związanymi z cywilizacją, podróżują, przeżywają przygody, czy są bardziej odważni, mają inne zainteresowania. A więc to faktycznie jest bardzo zróżnicowane, więc myślę, że to, jeżeli nie od samego nauczyciela, no to od szkoły, od jakiejś tam rady pedagogicznej, zależy, z jakiego podręcznika będziemy korzystać i, i czy mamy w ogóle taką świadomość, że to może bardzo, bardzo jakby zmieniać też to postrzeganie. Ja co prawda teraz jestem bardziej na etapie książek dla trzylatków. W domu sama czytam. Pucia czy Kici Kocie, ale na przykład też się cieszę, że kici, posz, kici Kocia poszła do dencystki z tatą, tak? Ale jakby nie patrzeć oprócz tych książek, podręczników, to tutaj jak wcześniej chwilę rozmawiałyśmy, istotne jest zwrócenie uwagi na to słownictwo, jakimi się posługujemy na co dzień, tak? Bo powiedzmy, jeżeli osoba studiująca pedagogikę przedszkolną, wczesnoszkolną widzi, że wykładowczyni używa w swojej stopce słowa adiunktka, i chociaż może na początku komentować, że to się trudno wymawia albo brzmi śmiesznie, tak? bo to jest częsty argument, no to jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeżeli zetknie się z tym, który, któryś raz, to przestanie się dziwić i po prostu przyjmie, że świat jest jaki jest. Ale świat jest taki jest, i cały czas zdarza się, że są osoby, które mocno sprzeciwiają się nie, używaniu feminatywów, są na nie bo mhm. nie. Co mogłaby pani powiedzieć taki, takim osobom? Bo tutaj nie mówimy o takiej sytuacji, kiedy nie chcę używać jakiegoś zwrotu, bo, bo, bo mi dziwnie brzmi i używam jakiegoś innego, szukam mhm. in, innej możliwości. Czy też nie mówimy o tym, że nie używam feminatywów, bo. Na przykład nie wiem, że w danej sytuacji mogłabym, czy mógłbym powiedzieć mhm. doktorka, a nie doktor, ale mówimy o takim czynnym sprzeciwianiu się, tak? Nie będziecie mhm. mi tutaj teraz wymyślali jakichś dziwnych nowych nazw. Zawsze była pani chirurka, nie chirurszka, więc absolutnie nie będę używał czy używała feminatywów. Co mm -hmm. można powiedzieć takim osobom? No ja znowu powiem trochę przekornie, że nic bym im nie powiedziała. Mm -hmm. Ja głęboko wierzę w to, że język sam się obroni i też nie mam w sobie tego poczucia, żeby coś komuś udowadniać na siłę. Poza tym, no jak Pani wspomniała, to jest taki opór konwencjonalny i myślę, że można go złagodzić tylko powtarzaniem tych nowych form i jakąś tam edukacją. No właśnie, dla wielu osób te formy są nienaturalne, bo brakuje nawyku ich używania, regularnego stosowania, ale jakby one są absolutnie poprawne pod względem gramatycznym, są dopuszczalne, mają bogatą historię, tak, przedwojenną, więc naprawdę, jeżeli ktoś chce się zainteresować tematem, to myślę, że znajdzie argumenty tak wynaukowe na to, że. One mogą istnieć w przestrzeni publicznej. Czasami też trudno wyzbyć się takich określonych nawyków. Nawet jeżeli chcemy je zmienić i mamy taką świadomość, no to jednak pewnych naleciałości naszych trudno się wyzbyć. Zauważam też, że wiele osób zajmujących się tym tematem, nie tylko językoznawców, ale też jest to temat poruszany przez socjologów, zauważa, że właśnie nie należy wywierać takiej presji na Nieprzekonanych, tak? Bo to rodzi bunt, jakby nie patrzeć, a to nie jest jakby celem. I zdaję sobie sprawę z tego, że osoby używają takich argumentów, że właśnie stosowanie feminatywów w życiu codziennym to albo umniejszanie roli kobiety, albo że to brzmi infantylnie, albo że to jest niepotrzebne, że takich słów nie ma w słowniku to jest mój ulubiony argument. E a na przykład w Niemczech kobiety walczyły o feminatywy 30 lat temu i też śmiano się z tego i kpiono. No i w końcu w korespondencji urzędowej tego rodzaju zapisy zostały po prostu wprowadzone jako obligatoryjne, chociaż początkowo to budziło sprzeciw, a dzisiaj już. W tym kraju też nikt sobie nie wyobraża rzeczywistości bez, bez tych form językowych. Więc to, co kiedyś też dla nich było dziwne, dzisiaj jest absolutnie naturalne. Myślę, że całkiem dobrym podsumowaniem naszej dzisiejszej rozmowy będzie zachęta do tego, żeby mieć głowę otwartą i taką chęć do obserwowania tego, co się dzieje dookoła nas. I tak jak pani wcześniej zaznaczała, empatii, tak? I mhm. wczuwania się i i też takiego, hmm, powiedziałabym, zgody czy też akceptacji, że świat się zmienia. I to, co się dzieje dookoła nas, też się zmienia, no i że my częścią tej zmiany również jesteśmy. Dokładnie tak. Faktycznie no, język, jakby nie patrzeć, służy nam, tak, jest dla nas pewnym narzędziem. Odzwierciedla świat, w którym żyjemy, więc skoro ten świat się zmienia, to zmienia się język. To jest absolutnie naturalne, ale też musimy pamiętać, że jednocześnie ten świat konstruuje, tak odpowiada za obrazy, które powiedzmy powstają też w naszej e, głowie. I mam takie wrażenie, że niektórym po prostu trudno się z tym pogodzić. Pogódźmy się zatem i bądźmy otwarci. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor Karolina Głębiowska, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że będziemy miały okazję jeszcze poszerzyć temat, bo pewnie można na ten temat rozmawiać jeszcze dużo, dużo dłużej. Oj można, można. <laughs> ja również bardzo dziękuję.